Siema widzowie, witam, kolejny odcinek Far Changing Tides. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Może zostawić lajka na sam dobry początek. No i co, słuchajcie, w poprzednim odcinku skończyliśmy na środku jakiejś burzy, z tego co pamiętam. No i zabrakło mi opału, żeby maszyna mogła płynąć dalej. No i nie było innej opcji, musieliśmy mieć opał. W innym wypadku niestety no nie dało się płynąć do przodu, iż najzwyczajniej w świecie wiatr wiał w złą stronę i jeżeli rozwijałem żagle, to zamiast płynąć do przodu, to się cofałem. Także musiałem wczytać daleki zapis. Daleki zapis jaki był i z powrotem musiałem ograć te pół godziny, tym razem oszczędzając na opale tyle ile mogłem. No i ostatecznie się to udało, udało mi się wykonać tą misję, chociaż przyznać szczerze muszę, że została nam absolutnie końcóweczka tego opału, także myślę, że 3 minutki później i już by mogło być ciężko. Ale dla widza to jakbym całą giereczkę musiał przechodzić, to i tak bym przeszedł. No i co? I kontynuujemy sobie naszą przygodę. Nie wiem ile zostało w sumie tego jeszcze materiału growego. Wydaje mi się, że niedużo. Czy już jesteśmy tak w połowie może? Myślę, że to nie jest długa seria. To pewnie będzie seria na kilkanaście odcinków. Gra też nie jest długa, ale to dobrze mi się wydaje. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że ta gra nie jest długa. Po prostu już by się znudziła po jakimś czasie. No i co my tu właściwie mamy zrobić? Ja znowu tknąłem w jakimś miejscu, nie wiem, chyba pokazywałem wam to, nie? Chyba zacząłem odcinek od samego początku, więc utknęliśmy w jakimś miejscu, nie wiem do końca co tutaj mamy zrobić. Raczej wątpię, że my to całe... A, to jest chyba taki wielki dźwig i my tym dźwigiem wyciągniemy po prostu nasz statek, tak mi się wydaje. O. Dobrze mówię? Co zrobiłem? Co robię? Co to jest? Mogę tu przeskoczyć? No, może jakbym na to skoczył, to bym mógł przeskoczyć, no. Tylko coś czuję, że jak przeskoczę, to już nie wrócę. A teraz chyba też nie wrócę. Ty, kurwa, zamknęli. A ten przycisk co robił? Tutaj jest jakiś przycisk. Nic on nie robi, nie mogę go kliknąć. Spróbujmy jeszcze przesunąć bardzo w tą stronę. A, ja wiem chyba o co. A. No, może być i tak. Dobra. A, rozumiem. I teraz musimy wrócić i tak jest, tak jak mówiłem, po prostu będziemy wyciągać chyba całą naszą maszynę. To jest pojebane, że w ogóle takie konstrukcje gdzieś tam istnieją. Takie wielkie dźwigi. Ja sobie nie wyobrażam po takim czymś chodzić. Czy po jakimś takim starym rupieciu. Pateski często, znaczy często. Znaczy on tam nagrywa różne takie dziwne podróże w dziwne miejsca. I był tam jeden odcinek właśnie chyba z jakichś tam rosyjskich czy ukraińskich wielkich takich dźwigów. Pojebane. Jak normalnie z jakiegoś cyberpunka albo czegoś takiego te dźwigi. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. I co teraz mam zrobić? Wydaje mi się, że należało, że musiałbym tego przestawić dźwig. Tylko to chyba nie ten przycisk był do przestawiania. Gdzieś tutaj może było? Potrzebujemy jakiegoś panelu kontrolnego. Ja myślę, że gdzieś tutaj może? To by ta dźwignia? O, chyba tak. A nie, to tylko w dół i do góry jadę. No to raczej jak pojadę w dół, chyba że z dołu mam coś. Nie, nie. A, ta chyba. A, myślałem, że cały statek będziemy tego przesuwać w inne miejsce. A i teraz... Nie, i teraz co robimy? Wracamy do statku?
No my i tak chyba jeszcze nie przejedziemy, bo nam tutaj drogę blokuje, tak mi się wydaje. Ty, czy to są, że... A nie, nie są to. Myślałem, że to opał jest. Też by nasi fest przydał opał. Trzeba zbierać jakieś, znajdziemy to bierzemy. Dobra, na statek i zobaczymy, czy możemy przejechać. Moglibyśmy zanurkować. No tak, zapomniałem o tym. Tylko nie mamy, zobaczcie ile mamy opału, nie? No to co? Trzeba to dobrze rozegrać. Tak mi się wydaje. I potem już będziemy na wietrze chyba płynąć. Powinno się udać. Dobra, wydaje mi się, że... Tak jest, zanurzmy się trochę. O, myślę, że tu będzie perfekcyjnie. No i co, i gaz chyba. No i liczymy na to, że wystarczy i że nie uderzymy w nic. Dobra, i od razu sobie wezmę tego do gaszenia to. Pyk i przestawię na wodę, żeby leciała woda. Dobra, i wydaje mi się, że teraz możemy ugasić. Gaś. Dobra. Dobra, jest tu w ogóle opał, możemy go podnieść. Nawet musimy wręcz. Dobra, i wydaje mi się, że teraz możemy się wynudzić i będzie wszystko gitowa i co będziemy po prostu płynąć na tym, na jakimś wietrze. Weźmy to, podłączmy tu, zmieńmy cyk na wynudzanie. Będzie gitowa? Jest dobrze. Tak jak powinno być. Dobra, wiatr, w którą wieje, w jakąś dziwną stronę wieje. Nie wiem, czy to. Jak rozłożę teraz żagle, to będziemy się poruszać. Ale chyba tak. Ważne, żeby tylko trochę się jeszcze poruszyć. Nie wiem, czy nie warto by było się w sumie cofnąć i zobaczyć, czy tam nie ma tego opału. Bo zaraz będzie burza i będę musiał wczytywać gierkę znowu 5 godzin. Tylko takie szybkie przyjrzenie tutaj na oceanu. Czy to tam jest? Nie no, jak tutaj nie ma, to nie będzie. O! A! To możemy wyciągnąć, bo to nam dało opał, no. Nie wiem, czemu to nie jest na moim statku jeszcze. Wyśniemy to i wyciągniemy, bo to będzie tego. To będzie chyba sporo opału. Mam nadzieję, że w ogóle mogę tak mocno jakby popłynąć z tą liną, że ona nie ma jakiegoś ograniczonego rężu. Ale chyba nie. Nawet jakby miała, to i tak w sumie byśmy się cofnęli, by było gitówa. Gdzie to było? O, tutaj. Dobra. No trochę trwa ta operacja i misja, ale mówię, będzie warta, widzowie. Dobra, i wyciągamy to. Mam nadzieję, że się uda w ogóle to wyciągnąć. Tak ładnie, że to nie uderzy w nic. Będzie git? Halo? Weźmy sobie tą windę. To mnie i tak popcha, jak pójdę razem z tym. Wyciąga to w ogóle? A, idzie. Jest dobrze. Trochę dziwnie, ale jest dobrze. Dobra. Elegancko chyba. Oj, pięknie, dobra. O, jeszcze napraweczka. Czyli będziemy szybciej płynąć. A zanieś prowiant przede wszystkim. Prowiant, znaczy tego. Opał. A nie wiem, czy jak położę tutaj z tej lewej strony na tych hakach, to coś się wydarzy. Spróbujmy.
Bo i tak nie starczy tych 4 haczki, to za mało. Ale mega dużo jest tego w sumie. Wystarczy na długą podróż. Oszczędzamy, żeby nie było takiej sytuacji, że ja będę musiał znowu wczytywać pół godziny i przechodzić. Z tego co wiem, co śmieszne jest w tej gierce, najbardziej daje chyba tego. Tak zauważyłem, to koń. To takie koniki, jeżeli chodzi o opał. Najwięcej wydają opału. Dobra, naprawa. Dobra, powrzucamy tu. O, może być też tutaj. Powrzucajmy to po prostu do środka, żeby to mi nie uciekło, jak przyjdzie większa fala. Potem sobie to poprzenosimy, jak i tak będziemy płynąć i nie będzie co robić. Tylko tutaj przenieśmy na razie. Dobra. I nie musimy chyba rozpalać w piecu, tylko jak użyjemy tutaj, rozłożymy żagiel, to coś tam nas powinno pchać, tak mi się wydaje. W ogóle wpływamy na jakieś zimne wody chyba. Tak, dobra. A nawet zajebiście mamy ustawiony żagiel. Lepiej się nie da. Tak, i w ogóle dowiedziałem się trochę o gierce. Pierwsza sprawa to jest taka, że nie jest to gierka twórców Inside. Chociaż zaskakująco jest ona podobna. No to nie jest to. Nie jest to ich gierka, co jest bardzo dziwne, szczerze mówiąc, bo jest tak mega podobna, że no ktoś tu, nie wiem, czy to Inside się inspirował tą gierką za mocno, czy odwrotnie, czy to po prostu jest taki, takie gatunki i mają to do siebie najczęściej właśnie, że wyglądają bardzo podobnie, mają bardzo podobne mechaniki. No ale coś tu śmierdzi. A druga sprawa jest taka, że dowiedziałem się, że iż to jest sequel, tak jak mówiłem na samym początku. Ale teraz tylko sobie to potwierdziłem. No i patrzyłem sobie na tą jedynkę, tam się po prostu mniejszymi statkami bywało i jakby pewnie chodzi o dokładnie to samo w tej gierce. Nie wiem na ile trwało, ale wyglądało chyba znacznie gorzej, przynajmniej tak na screenach jak sobie patrzyłem, niż i ta teraz tutaj. Wydaje się całkiem przyjemna graficznie. Dużo przyjemniejsza, tamta była jakaś taka twarda i mniejsze statki były. Chociaż może też kiedyś ogramy. Jeżeli by trwała tam 4 godziny czy coś, to spoko. To można, dobra, idę. Którym tu się sterowało teraz? Na górę. Teraz mam odpalony maszt, to warto tutaj stać. Sterować tym masztem. No i co, opału nie zużywamy. Używajmy mocy wiatru. To jakieś wielkie budynki. Tam chyba był w ogóle pociąg. Prosto chyba w tym świecie tutaj został on zalany. No i co, i ludzie spróbowali zaadaptować się i stworzyli takie pływające domki. Trochę bez sensu jest to, że, ale rozumiem, że to tak musi być zrobione, ale kurza mnie to, że nurkuję, a mam przecież wielkie okna. Czy tam powinno nalać się wody z pędzikiem. Mało realistyczne. A tak ponadto to wszystko jest gitówa tutaj. No trochę wolno płyniemy, nie? Trochę za wolno chyba. No ale zaraz będzie burza, znowu wiatr zacznie wiać w inną stronę i co będzie? Lipa będzie. Dobra, trochę gazu trzeba dać, nie? Tak zaraz przyhajcujmy. Tu jeszcze mogę naprawić w ogóle ten piecyk. Nie wiem co mi da naprawa tego pieca w sumie. A ja bym sobie naładował turbo.
Z ciekawości zobaczył, co mi to da. I jak szybko będziemy płynąć. My zróbmy tak. O kurde. Jest szybko. Dobra, idziemy po tego, żeby zagasić. Już gacę piec. Dobra, schodzimy, schodzimy. Dobra, 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 dobra. Czekaj, jeszcze dodam trochę gazu. Dobra. Pyk, tutaj prowiant. Gaz. Dobra, idziemy klikać przycisk. Szybko. O kurwa. O. No i po zabawie, nie? No i po zabawie. Trzeba zanurkować? Chyba nie. O, stop, bo ja muszę przecież zagadać. Stop! Zagaśmy. Chyba w dół nie, to nic nam nie da, że popłyniemy w dół. Nie, co najwyżej fajne widoki będziemy mogli sobie tutaj zobaczyć. Chociaż? Chociaż? Nie, raczej tutaj nie mogę wpłynąć. Chociaż? Kurwa, jak wtedy się pojawiają, to teraz te płaszczki, to może? Nie, to by było bez sensu, bo przecież to, ta konstrukcja musi mieć się na czymś trzymać, nie? Nie, chyba głupio robimy. Chociaż? Ty, w sumie moglibyśmy całą podróż odbyć tak pod wodą. By się na pewno wiele stworzeń spotkali i tak dalej, no tylko bym musiał mega dużo opału marnować. Ty, a może tu i w lewo? Te światła się odpalają tak jakby, faktycznie jakbym był w dobrym miejscu. Generalnie. A, bo jestem! Że akurat ja coś dobrze wybiorę, to się nie spodziewałem. Jeszcze opał jest. Dobra, tylko teraz trzeba to jakoś... A, samo się odblokuje! Dobra, tu ustawmy na tak zwany neutralny. A tu musi być ciśnienie, pewnie nie dałoby się ogólnie zwykłym metalowym jakby konstrukcją by się nie dało wpłynąć tak głęboko. Mimo tego, że to tylko 300 tam powiedzmy metrów czy coś takiego, no to zgniotłoby cię agrobala. Generalnie, weźmy opał. Jest taka możliwość. Generalnie jak już pływasz tam powiedzmy poniżej 10 metrów czy coś takiego i wypłyniesz, nurkujesz na przykład powyżej tam 10 metrów, czy chyba 10, nie wiem w sumie ile dokładnie, i jesteś tam przez chwilę, to później jak wypłyniesz momentalnie na powierzchnię, to jesteś w stanie umrzeć. Musisz odczekać chwilę. Dobra, i co? I gazu chyba. No, użyłbym speeda, naładowałbym go jeszcze raz, bo to w sumie zajebiste było, tylko może nie teraz. No tutaj znowu zaraz będzie jakaś ściana. A co, my w jakieś róże płyniemy właściwie?
Bez sensu. Co teraz do góry, nie? Tak mi się wydaje, że teraz dzida do góry. Dobra. Damy radę? Pewnie, że damy. No i co, generalnie to tak długo będziemy płynąć, bo ja bym chciał... O kurde, jaka woda jest dziwna w ogóle. Ja bym chciał speeda naładować. I użyć go, niestety wcześniej jak użyliśmy, to rąbnęliśmy w ścianę. Ja chciałbym zobaczyć, czy bardzo, bardzo szybko jesteśmy w stanie tak płynąć, czy... Czy w ogóle się to opłaca używać? Czy opłaca się? Chyba się opłaca. Tak czy siak, nawet jeżeli by było wolno. Taki dodatkowy boost za friko właściwie. Tylko się trzeba trochę namęczyć. Ale nie kosztuje to jakoś chyba więcej opału. Dużo. A zobaczmy... A nie wiem, czy jak się chce się wynurzać w sumie. Chce się wynurzać? O kurwa. Chyba chce, co? Ja chcę. Chciałem zobaczyć, czy nie ma tam opału, ale... A to może jest jakieś miasto podwodne? Ty, to jest podwodne miasto, chyba. Tam są jakieś posągi ludzi. A może już martwe. A tu jest chyba miejsce do wpłynięcia? Chyba dałoby się tam wpłynąć. Ale w sumie, dobra. Kij w to. Dobrze, dobrze płynę? Nie wiem, czy my mamy na powierzchni iść, czy jakby... Nie do końca. Oj, chyba nie, chyba wycofka. Cała wstecz. Chyba na powierzchnię trzeba wypłynąć. Dobra. Nie, rura na tego, na powierzchnię. Nie to miałem przestawić, to miałem przestawić. Dobrze? A nie dobrze. Też tu nie wypłynę. Tato, chyba tam jak mówiłem, że trzeba wpłynąć gdzieś, to miałem rację chyba. Chyba trzeba tam wpłynąć. Dobra, wydupcajmy, bo to ludkiem chyba muszę tam wpłynąć. Ludkiem będzie nawet szybciej chyba niż jej statkiem. Dużo, dużo szybciej. Ale tylko nie zapomnieć, gdzie statek jest. Tu chyba. Ty, tylko... Ja zrobiłem to. A dobra, mogę tu sobie wchodzić i wychodzić, dobra. Myślałem, że jestem, że się zbugowałem, że akurat zrobiłem jedną rzecz, którą nie mogłem zrobić, nie? I nie dość, że idealnie wpłynąłem tym statkiem randomowo, to jeszcze tym ziomem idealnie timingowo wleciałem do środka, nie? Żeby się zbugować i zamknąć. Dobra, czyli tu coś mamy chyba tym ziomkiem zrobić generalnie. Albo... Poczekajcie, może to statkiem jakoś musimy w sumie przenieść to coś, co to jest. Że to musimy jakoś, nie wiem, że jak popłyniemy teraz do góry, to otworzy nam się wielka brama. Ta na przykład do góry, w którą uderzyliśmy przed chwilą.
Nie wiem po co rozpalam w sumie w tym, to miałem użyć. No nie da się ani w tą, ani w tą teraz. A jak dam gazu? Też się nic nie dzieje. Czyli chyba coś tu musimy zrobić, tylko nie wiem do końca co jeszcze. Nie wiem, popływajmy tu, może znajdziemy odpowiedź na to pytanie. A czegoś daleko nie musimy się oddalać. Pewnie będzie coś do po prostu, nie wiem, przeniesienia chyba. Odblokowania po prostu, jakiś przycisk, nie wiem. Tylko po co w takim razie tym statkiem tu dokowaliśmy? A tu na pewno nic nie mogę kliknąć? Nie, no nie. Nie wiem. A, może my ten sta... A, dobra, dobra. Możliwe, że my tym statkiem jakby zasilamy te linie prądu? Nie, też bez sensu. Dobra, nie wiem, po prostu byliśmy przy ciebie. Zwykle jakieś teorie. Beznadziejne. A, tu trzeba zahaczyć tego. Tu trzeba zahaczyć statkiem, dobra, rozumiem. Tu też trzeba zahaczyć statkiem. To ręcznie nie jestem w stanie zrobić, dobra. Albo nie statkiem, albo tam tutaj. Dobra. Skakaj. I co my z tym robimy teraz? Znaczy randomowo sobie tego tak nie wyciągłem. Ty, no nie, to jest 1:1 inside, nie? No, to jest, wszystkie są mechaniki z inside'a po prostu. A to nie jest ta sama firma, przynajmniej patrzyłem na Steamie, to nie mieli tam produkcji inside'a. Chyba, że może się rozpadli na przykład na dwie grupy, czasem też tak bywa. Że jedna firma dzieli się po prostu na dwie grupy i później... Nie mają... Ty, nie rozumiem do końca co ja zrobiłem. Czy my chcemy Wydaje mi się, że chcemy wymienić na nowe, czyli... To w ogóle wypuszczamy i wyjebane chyba. Czyli robimy coś takiego. Z tym, z The Walking Dead było tak samo. Czy jak klikniesz sobie na Steamie The Walking Dead, chodzi mi o Title Games, to oni nie mają wszystkich swoich produkcji, bo jakby ich firma została zbankrutowała i po prostu jedne Title Games posiada prawa do jednej gier, a drugie Title Games posiada prawa do drugich gier. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Została chyba kupiona, z tego co pamiętam, przez Bethesda? Chyba tak. A Bethesda należy do Microsoftu. Skomplikowana sprawa. Nie, coś psuje, nie? Coś tu fez nie gra. Kurde, jakie to jest dziwne sterowanie, bo ja pod wodą to muszę klikać. Spróbujmy to włożyć jeszcze raz. A poczekajcie, bo tu jest jeszcze jakiś przycisk. Próbował pan resetować komputer, włączyć i wyłączyć. Się spróbujmy, może zadziała. Nie no, bez sensu, kurde. Nie rozumiem. A poczekajcie, czy możemy pójść na lewo tutaj? No to są dwie rzeczy, które mogę zrobić. Mogę wziąć albo to ogniwo, czy cokolwiek to jest, albo to ogniwo tutaj, bo widzę, że ona ma tutaj też to właśnie ten taki coś do zahaczania, tylko jeżeli wezmę to ogniwo, to jest taki problem, że nie jestem... Zgaduję, że to jest ogniwo, to tak wygląda, jakieś takie bezpiecznik albo coś takiego. To nie jestem w stanie go włożyć tutaj, w to miejsce. Bo nie jestem go w stanie opuścić. Chyba.
Rozumiem. Widzowie już. Debil. Już kumam, dobra, no nie muszę przerywać. Rozkminiłem sam. Sam, bez internetu. Pochman. A. Te ogniwa ustawiają się na takim stojaku, no nie? Więc bierzemy to lewe ogniwo i stawiamy na lewym stojaku po prostu. I później bierzemy prawe ogniwo i wkładamy tutaj zamiast tego ogniwa. Dobra, jak ja będę miał ze 3 stajki, bo tych jak będę grał w takie gry. 330, bo 300 to już mam. Dobra. Cyk. Dobrze mówiłem? Dobrze zostało rozkminione, no. No i dobra, i pakujemy to ogniwo i wsadzamy tu i dalej nie wiem co robimy, bo właściwie nie mam zielonego pojęcia co nam to da. Coś uruchomi. A może uruchomi tą bramę do góry i będziemy mogli wypłynąć statkiem. Tylko po co to dokowanie było? Dawaj wariacie szybciej. Zaraz każdy wyłączy odcinek, sadek. Akcji trochę, akcji, lewa, lewa, prawa. Przeciągnięcie, położenie na dół, cyk. Dobra, i teraz mogę wcisnąć przycisk? Mogę, tylko nie wiem co da to wciśnięcie tego przycisku, ale... Uruchomi coś, tylko nie wiem co to uruchamia. Jakiś cały sok. Pozbyliśmy się całego soku. O! Aha. Nie rozumiem. Widzę, że jest paliwo, to wezmę. Co się niby teraz wydarzyło takiego innego? Otwarła nam się brama do góry? Czy mogę stąd zadupsać, wydupsać? Chyba nie. Chyba mi się nie wydaje. Nie wiem po co nam, nie wiem co zrobiliśmy z tą energią, nazwijmy to. Która tam była. Ale gdzieś do jakiegoś miejsca się transportowała i teraz pewnie w tym miejscu trzeba coś znowu uruchomić i wtedy będzie kituwa dopiero. Coś miga. Też coś miga w sumie. Wszędzie tu coś miga. No, weźmy na hak tylko tego i spróbujmy może, nie wiem, popłynąć do góry? Damy radę się odczepić? No nie, nie wuja. Ja teraz chyba płynę w ten, w dół. Teraz do góry powinienem płynąć. No nie, niestety. Czyli to nie koniec zagadki. Tu już byliśmy, chodźmy może, nie wiem. Tu zbadać, co tu się dzieje. Na przykład. Tu nic nie ma, ale to mi tak mega przypomina cyberpunka. Jocie kręca, no tak bym zagrał w cyberpunka. No w sumie co mi broni? No nic, tylko jak będzie... Będzie to na dysku... Na dysku HDD. To będzie się ładować milion lat i tekstury się nie będą nadążać ładować, a dysk SSD nie posiada tyle u mnie niestety miejsca, żeby 200 GB cyberpunka załadować.
Znaczy samo miejsce jest posiadane, tylko no są różnego rodzaju inne programy i tak dalej. Musiał to zupełnie praktycznie wszystko przenieść na inny dysk. Strasznie dużo pracy, to już lepiej się opłaca kupić nowy dysk po prostu. Dodatkowo. Szkoda, że mam tylko jedno miejsce takie na dyski SSD. Takie, to takie mega szybkie. Nie wiem jak to się nazywa. Możesz normalnie podłączyć dysk SSD przez tego. Nie wiem jak się nazywa to wejście, SATA chyba? Ale możesz też, masz takie malusieńki bardzo dysk i on się pakuje w środek kompa. I to jest taki najszybszy rodzaj dysku. On faktycznie jakieś kolosalne prędkości osiąga. Typu 5 GB. Na sekundę. To wydaje mi się kolosalne. Dla mnie to jest mega dużo. Prawie gram. Wtedy też nie potrzebujesz Znaczy, no i tak sporo RAMu jest potrzebne, ale wtedy jak masz taką prędkość jakby dysku typu 5 GB, to jakby możesz sobie pozwolić na 16 GB RAMu i nie musisz za bardzo dokupować, bo jakby komputer działa tak, że jeżeli w twoim kompie zabraknie RAMu, a on potrzebuje więcej RAMu, to sobie ten RAM nadpisuje na dysk. A jeżeli twój dysk ma 5 GB, no to możesz praktycznie z 16 GB RAMu i robić wszystko. O, jeżeli twój dysk... Po prostu twój dysk służy jako RAM wtedy, o. Jeżeli jest tym szybszy jest, tym no lepiej służy jako ten RAM. Praktycznie niedługo pewnie dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy potrzebować RAMu. Chociaż pewnie nie dojdzie do takiej sytuacji. Ale ten RAM ma takie... To RAM to już w ogóle ma kolosalne prędkości, nie wiem ile to tam się... Chociaż może ma mniej niż 5 GB na sekundę, nie wiem w sumie. Nie wiem jakie ma prędkości RAM. Dobra, nie też zielonego pojęcia nie wiem jak i co mamy tutaj zrobić, nie? Rozwiązanie było proste, tylko no, też staram się jakby przechodzić to bez podpowiedzi, bo to tak bez sensu przychodzić też całą giereczkę patrząc właściwie co i jak masz zrobić, no bo zero fanu też w tym jest. Generalnie zobaczyłem, że musimy po prostu naładować full tego. Tak, no teraz ma to sens, bo widzę te jakby iskry. Że musimy naładować full tej energii, ja nie wiem jak to się nazywa. Tego niebieskiego czegoś i kliknąć ten przycisk do speeda. I coś się wydarzy ciekawego, nie wiem co jeszcze, ale coś się wydarzy. Dobra. Czemu nie mogę? A, zabrakło... Kurwa. Opału zabrakło, paliwa. Dobrze, że mam spory zapas. Muszę znowu wczytywać. Dobra, chyba wystarczy. Biegnę już do przycisku. Albo nie? Dobra, jest naładowany. To trzeba dobrze timingowo kliknąć, bo jedna sekunda później ten przycisk już się nie działa po prostu. Nie jest takie łatwe. Ale wypełniliśmy sokiem maszynę. Juice. Ale głośno.
Dobrze, że wy macie limiter, bo teraz to by kompletnie nic nie było słychać. A tak pięknie ustawiłem dźwięk, no dumny jestem fest. Tylko jest jeden problem. OBS zamiast wcześniejszych 6% procesora używa tego procesora 22%. No jest to problem. Tym więcej filtrów, tym niestety bardziej musi wszystko ogarniać. Co ciekawe, ogarnia to wszystko na procesorze, a ja niestety procesor mam najgorszy w tym komputerze. No ale dla widza. No to było mega głośne. W ogóle siebie nie słyszałem, a z kolei teraz jest na przykład mega cicho i wszystko słyszę. To jest tak dziwnie mega zrobione. I co teraz? Teraz po prostu też gazujemy do przodu, Gita? Czy jak? No chyba niekoniecznie mi się wydaje. Chyba musimy tutaj wyjść i coś wykonać, tak. Jakąś misję. Kiedyś widziałem taki film, nie wiem jak go się nazywał. Ale był taki film o tym, że oni wylądowali na jakiejś obcej planecie i na tej planecie była tylko woda, ale oni byli jakby okrążeni w takim powiedzmy, tak jak macie labirynt, jest taki film Więzień labiryntu, to w takim oni jakby w takim okrążeniu byli i do nich woda nie napływała. I to był mega, ale oni ten film był taki mega budżetowy i oni tam nie pokazywali praktycznie nigdy tej konstrukcji, chyba dwa razy tylko pokazali tą konstrukcję, bo po prostu ich nie było stać. To była mega budżetowa, nie? Produkcja. Tam w ogóle nie było efektów, nic. Tam były tylko rozmowy i oni opowiadali o tym świecie. I mimo tego, że praktycznie normalnie to była mega nudna produkcja, to akurat ta była fajna, więc kiedyś, jeżeli natkniecie się na właśnie coś takiego rodzaju film, możecie sobie obejrzeć, bo to było akurat naprawdę fajne. To jest mega, mega niepopularny film. Nie wiem, jak on się nawet nazywał. Ale był mega fajny. No i tam, nie wiem, jakieś grosze wydali na produkcję tego filmu. Tak, że jakiś raz na jakiś czas przychodziła taka fala wielka i niszczyła to wszystko, więc oni żyli na jakichś tratwach, coś takiego. Się podobny scenariusz do tego, co tutaj widzimy, tak nie mam wrażenie. Że tutaj też raz na jakiś czas ta woda... jakby nie ma wody i później przychodzi przypływ. Zresztą byliśmy tego świadkami, jak w pewnej scenie, chyba w drugim odcinku płynęliśmy i nagle cała woda nam... zabrało nam całą wodę. Przyszła wielka fala. To jest ciekawe, że jak w ogóle przychodzi tsunami, to na początku nie ma wody. Nie, najpierw ci wsysa wodę. I dopiero potem jest tsunami. Jak jest przypływ, zawsze będzie odpływ. Jak jest początek, zawsze musi być koniec. Odwieczny cykl życia. Dobra, tutaj nie mogę nic zrobić. Co ma? Co, jaki plan? Raczej jak dodam gazu, to nic mi to nie da, no nie, bo nie jesteśmy w ogóle w wodzie. Nie wiem, tu po prostu na dół? A nie mogę w ogóle się tam wpakować. Ty, to co ja mam cierpliwie czekać, aż przyjdzie fala, czy co jest? No raczej jak masz w postawie, to nic mi nie da, nie? Ty no, zasiliłem jakby... całe miasto, czy co to tam jest. Dobrze dla nich, mam teraz prąd, super. Tylko co ja mam zrobić? Więc spróbujemy postawić maszt, jeżeli to nie, to co? YouTube i sprawdzanie, nie? Znaczy ja bym mógł to sam rozkminiać, no ale nie chce mi się 20 minut teraz chodzić tu w prawo i w lewo. Ja lubię jak gra jest płynna zresztą. Zazwyczaj jak gram, to tylko i wyłącznie nagrywam odcinki, tak poza tym to praktycznie nigdy nie jest grane. O, dobrze rozkminiłem! Wtedy mam wrażenie, że to jest straszne marnowanie czasu.
Znaczy nie dla mnie. Ja że lubię. O dobra, żebyśmy tylko w to nie uderzyli. W lewo, w lewo. Składaj most. Ja że akurat lubię nagrywać, to... To jednocześnie jest to przyjemność i jednocześnie czuję, że coś robię i nie marnuję czasu. No ale speed chyba duży jest, nie? Chyba szybko mega płyniemy. Takie mam wrażenie. Ta, ale bym teraz użył ze speeda, nie? Tylko mam wrażenie, że w coś uderzymy zaraz. Ta, na bank coś dupniemy. Zaraz będzie koniec podróży. Ale jak wypłyniemy na takie otwarte morze, to walniemy full tego, full żagiel i full speeda. Zobaczymy, jak szybko popłyniemy wtedy. Chociaż... Nie no, nie, bo nie wytrzymię. Muszę rozpalić ogień na maksa, nie? Nie po to zbierałem tyle prowiantu. Nie prowiantu, tylko opału. Co ja mam z tym prowiantem? Gdzie zagrałbym sobie w tego jeszcze, w Medieval Family, a to mega długo... Mega za długo się w to gra. Mega giga dużo godzin bym musiał poświęcić. A fajna ta gierka była, grałem w pierwszą chyba wersję. Od razu wyszło, nic tam prawie nie było. Potem tam w kolejne też grałem. Można spróbować i przypomnieć sobie. Nie wiem, czy jak skaczę dalej na tym, to jakby jeszcze szybciej się ładuje? Ta energia? To jakby wystarczy, że jest na tym pasku takim niebieskim i... To, że ja tutaj teraz doskakuję, to nic nie daje. Ta, ale dupsniemy zaraz w tego, nie? W ścianę jakąś. Jakiś mur. Dobra, zaraz powinien być przycisk. Prawda? Jest. Klikam. Kazu. O kurde. Nie było tak szybko. Teraz by się przydał ten speed. Dobra, generalnie używam przede wszystkim masztu, mi się wydaje, bo... I trzeba naprawić w ogóle ten maszt. No, opał jest potrzebny właśnie w razie burzy i tak dalej, jakby zaczęło wiać w drugą stronę. To jest nam festo potrzebne. Ile mam jeszcze tego opału? No niby sporo, ale z drugiej strony tyle, to poprzednio też miałem, mi ledwo co wystarczyło. Więc nie używajmy tego po prostu, skupmy się na maszcie. Na tym, żeby stawiać maszty. I naprawmy w ogóle ten maszt. Co jeszcze ciekawego mogę o wodzie powiedzieć? O, mogę opowiedzieć, jak się nauczyłem pływać. Płynąłem. I pytam, czy se pływam i miałem grunt pod nogami. I się pytam, czy jest grunt pod nogami nadal. Mojego taty, a on mówi, pewnie, że jest. Ja mówię, no to se stanę na ziemi i patrzę, a tam nie ma gruntu. No i musiałem się nauczyć pływać. No i się nauczyłem. Foxman. Metoda szoku, zawsze działa. Ja to naprawiłem, bo coś takie poszarpane jak na naprawione. Chyba tak średnio to nie, naprawiłem to? Nie, chyba naprawiłem, ale... Chyba coś jeszcze jest tu zepsute generalnie. Nie wiem, czy nie będę musiał nurkować, bo tutaj takie są te... Takie są tutaj te skały. Nie skały, tylko jak to się nazywa? Lodowcowe te.
Lód po prostu. Nie wiem, czy ja to dam radę przesunąć jakby? Chyba dam, tak? Tak, dałem radę. A łatwo nie jest. Oj, nie ma wiatru chyba. Taki słaby jest wiatr. Widać po tym, po tej chorągwi. Ogólnie teraz to się nauczyłem zwracać na to uwagę, bo tutaj jest ładnie pokazane, z której strony też wieje wiatr czasem. Na przykład jak była ta burza właśnie, to pokazywała w zupełnie drugą stronę, nie? Że wieje wiatr. A ja stawiałem jackę i mówię tak. No kurwa, czemu ja do tyłu płynę? Nie wiem, czy to tak damy radę prze... Myślę, że to ludzie jakieś tam pływa. Nie wiem, coś tu jest na dole, ale to nie ludź. No wydaje mi się, że tego już nie przesuniemy, nie? Chociaż nie, no musimy. Nie, chyba trzeba zanurkować. Jo, mi się wydaje, że trzeba zanurkować. Czy nie da inaczej rady? Dobra, to mamy 50 minut, ale dobra, to, albo nie. Idealny wyśle moment na to, żeby skończyć. A, piecyk mam jeszcze rozwalony. Także dzięki widzowie i widzimy się jutro. Naprawmy jeszcze piecyk. Zobaczmy, czy on był, rozwalony. Nie wiem, co to daje, że on jest rozwalony, czy to... Nie wiem, może wolniej płyniemy dzięki temu w sumie. No nie wiem. Dobra, widzimy się jutro i tyle.